warunki drogowe są jakie są, czyli znowu tragiczne. Wszystkie pogotynki powinny po prostu brać szkolenie na okraju, bo zapowiadały, że zimy nie będzie na okraju, jest w tej chwili zima. Nawet można powiedzieć taka prawdziwa, prawdziwa zima. Ja tutaj jechałem 30-40 minut. Dlaczego? No jak zwykle gardło na przełęczy okraj daje znać o sobie. Panie dyrektorze Lorch, ja wiem, że pan już idzie na emeryturę, ale przyślij pan jakiegoś pracownika, żeby zimą zobaczył, co tu się dzieje na przełęczy okraj. To jest po prostu tragedia. Wystarczy postawić dwa dobre, mądre znaki i problem się skończy. Faktycznie na przełęczy okraj był problem, jest problem i zawsze będzie ten problem. Natomiast dzisiaj miałem rozmowę z trzema kierowcami, którzy wjeżdżają na letnich oponach. No to już jest w ogóle no, parodia. A dla mnie to mistrzostwo świata. No, nic dodać, nic ująć. Okej, czyli jak rozwiązać tą sytuację? Przede wszystkim zrobić porządek pod schroniskiem. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, kierowcy, szanowni kierowcy, jedźcie spokojnie, nie rwijcie, nie hamujcie, prawda? Pomagajcie sobie wypchać te samochody pod górę, bo jeżeli staniemy, będziemy czekać na pomoc drogową, no to będziecie czekać do wiosny.